Jeszcze tylko jeden miesiąc dzieli nas od końcówki roku, więc wydawcy prześcigają się w dostarczaniu na rynek tytułów, które chcieliby, żeby znalazły się na waszej świątecznej liście życzeń. Całe szczęście jest, że śpimy teraz o godzinę dłużej, bo inaczej ciężko byłoby ogarnąć wszystkie tytuły z tej listy, która, jak zwykle, wypełniona jest po brzegi hiciorami. Ja jestem Piechol, a przed wami listopadowe premiery miesiąca portalu game.pl. So we sent men beyond the reaches of our atmosphere. But the open space gave way to an insurgency. We will eradicate the authority of the Earth! Listopad startuje z grubej rury, bo już 4 wychodzi najnowsza odsłona tasiemca zwanego Call of Duty, tym razem o podtytule Infinite Warfare. Gra została zjechana, na czym świat stoi jeszcze przed tym, jak pojawiła się na rynku, ale i tak sięgną po nią zapewne miliony graczy. Tym razem seria skacze jeszcze bardziej w przyszłość i oferuje totalnie futurystyczny sprzęt, walki w kosmosie i nawet na innych planetach. Dodajcie do tego głównego Łotra, w którego wcieli się Jon Snow, wróć, Kit Harington i macie kolejne Call of Duty, które będzie średnią grą, ale okaże się kasowym sukcesem. Jednak magia trzaskania killstreaków nigdy nie ginie. So who has the con, Gator? I believe you do, sir. Today's attack was not limited to Geneva. SetDef launched a concurrent strike on the Moon Gateway port. Tigris and Retribution are the only operable ships we have. Lieutenant Reyes, you are now the acting captain of Retribution. Salt, you with me? Always. The ground assault. Captain's place is on the bridge. Not this, Captain. Not today. Go, go, go! Jakby przy okazji totalnego odcięcia się od korzeni, Infinite Ward chce przypomnieć graczom o pierwszej odsłonie Call of Duty, która zerwała z realiami drugowojennymi. Kultowa czwóreczka Modern Warfare została zremasterowana i 4 listopada trafi jako bonus dodawany do przedpremierowych zamówień Infinite Warfare w wersjach Legacy i Deluxe, czyli tych droższych. Co prawda już chodzą słuchy, że będzie można kupić Modern Warfare Remastered oddzielnie. Activision przecież nie ominęłoby takiej okazji do wyciągnięcia z graczy paru dodatkowych groszy. Jednak póki co kupno Infinite Warfare to jedyna możliwość, żeby zagrać jeszcze raz w kultową misję snajperską w Prypeci i to w odświeżonej wersji. Również 4 listopada na rynek trafi kolejna coroczna edycja najlepszego menadżera piłkarskiego nazwanego po prostu Football Manager 2017. Jeżeli zawsze marzyliście o tym, żeby ślęczać z nosem w tabelkach i przeglądać klubowe statystyki zamiast sterować piłkarzami i samemu strzelać bramki, to jest to gra dla Was. Jako dodatkowy wabik niech posłuży tutaj fakt, że po raz pierwszy w historii serii będzie można pokierować klubem z naszej rodzimej Ekstraklasy. Nic nie wiadomo o tym, czy alkoholizm i łapówkarstwo wśród piłkarzy będzie odgrywało w związku z tym istotną rolę w rozgrywce. Up from midfield when in control of the match. You'll notice players positioning themselves better, especially when dealing with crosses and corners, and they react better to loose balls. Gogle PlayStation VR są na rynku dopiero od 13 października, a już 9 listopada doczekają się swojej pierwszej dużej premiery. Robinson The Journey od studia Crytek pozwoli nam wcielić się w rolę chłopca, którego statek kosmiczny rozbił się na powierzchni planety zamieszkałej przez dinozaury. Jest to prawdziwy pokaz graficznego kunsztu i zarazem najbardziej wyczekiwana gra tego roku na PlayStation VR. Czy trzeba mówić coś więcej? The good news. You're the first human to land on an extrasolar planet. But I've made a preliminary scan of our landing site and decided that your best chance of survival is for us to stay put.
and wait for a rescue party. Robin? No, don't get up yet. You've had enough adventure already. What are you doing, Robin? Dziesiątego listopada Sony oficjalnie zapisze się na kartach historii, dostarczając na rynek pierwszą konsolę śródgeneracyjną, PlayStation 4 Pro. Do tej pory zawsze w trakcie trwania jednej generacji pojawiały się co najwyżej zminiaturyzowane wersje już istniejących konsol. Nikt nawet nie myślał o tym, żeby uczynić je w jakikolwiek sposób mocniejszymi. Teraz ten trend może ulec zmianie, co jednoznacznie zbliży konsole do komputerów osobistych, zwłaszcza, że Microsoft też planuje podobny ruch jak Sony, wypuszczając mocniejszego Xboxa w przyszłym roku. PlayStation 4 Pro może pochwalić się zauważalnie lepszą grafiką, możliwością odtwarzania obrazów 4K i funkcją HDR, która zapewnia jeszcze żywsze kolory. Od 10 listopada wszystkie gry wydawane na konsole Sony mają obsługiwać dwa tryby. Zwykły dla podstawowych wersji konsol i Pro, który skorzysta z lepszych bebechów u nowego sprzętu i zapewni graczom orgazm gałek ocznych. Czy jest to warte wydania ponad 1700 zł? Nie, ale zbliżają się święta. W Dzień Polskiego Święta Niepodległości, czyli 11 listopada, na rynek trafi Dishonored 2, kontynuacja bardzo ciekawego tytułu od Bethesdy z 2012 roku. Połączenie skradanki i gry akcji z perspektywy pierwszej osoby i do tego magiczne moce, które ułatwiają nam rozprawianie się z przeciwnikami. Historia przeniesie nas 15 lat w przyszłość w stosunku do części pierwszej i tym razem będziemy mogli wcielić się nie tylko w jednego bohatera, Corvo Attano, ale także w córkę zamordowanej cesarzowej z jedynki, Emily Caldwin. Zapowiada się, że Dishonored 2 będzie prawdziwym hitem, więc skorzystajcie z naszego narodowego święta i grajcie do oporu. W listopadzie oprócz PlayStation 4 Pro pojawi się jeszcze jedna konsola. Nintendo Classic Mini, Nintendo Entertainment System to kolejny punkt zwrotny w historii przemysłu gier wideo, bo oto Nintendo wydaje ponownie konsolę, która miała swoją pierwotną premierę na początku lat 80. Mini NES został dostosowany do naszych czasów i umożliwi podłączenie do naszych współczesnych płaskich ekranów przy pomocy kabla HDMI. Jednak nie jest to niestety w pełni funkcjonujący NES, bo kartridże, które chowacie gdzieś na strychu, nie będą działać z tym sprzętem. W zamian za to w pamięci samej konsoli mamy wgranych 30 największych hitów z Pegasusa, a to powinno wystarczyć na nostalgiczną podróż do początków gamingu. Sugerowana cena mini NES-a to około 200 zł, więc może to być świetny prezent na święta dla fanów retrogrania. Hey, I'm Marcus. 80s film buff, idealist, hacker. And this? 15 listopada na PlayStation 4, Xbox One i z dwutygodniowym poślizgiem na PC-ty trafi Watch Dogs 2, kontynuacja niesławnej gry Ubisoftu, która oszukała graczy na całym świecie za sprawą swoich nazbyt podkoloryzowanych materiałów promocyjnych przed premierą. Czy tak samo będzie w tym przypadku, nie wiadomo, więc mimo tego, że gra zapowiada się na lepszą w każdym calu od pierwowzoru, to wstrzymajcie się z kupnem do momentu pojawienia się pierwszych recenzji, żeby nie dać się oszukać jak w przypadku Watch Dogs 1.
take your curiosity for a walk. Or a ride. Any ride. There's always something going on. Hello, everybody. It is Cleo from Games Are for Fights. Hey, what's up, guys? Kultowa seria horrorów z pecetów, która na nowo tchnęła życie w ten gatunek, zawita wreszcie na konsolę za sprawą Amnesia Collection, która wyjdzie na PlayStation 4 dokładnie 22 listopada. W skład zestawu wchodzić będą Amnesia Mroczny Obłęd, Justin i A Machine for Pigs, więc strachu nie zabraknie na długie godziny, jeżeli ktoś będzie w stanie wytrzymać dłuższe sesje z tymi grami i to nie w towarzystwie światła dziennego. Dla fanów horrorów jest to pozycja obowiązkowa w tym miesiącu. Oh my god. Oh, don't come over here. Oh no. Ogromna popularność towarzysząca pojawieniu się aplikacji Pokémon Go najwidoczniej przeniosła się też częściowo na Pokémon Sun i Moon, bo Nintendo jeszcze na długo przed premierą gier donosi, że pobiły one dotychczasowe rekordy firmy w liczbie gier sprzedanych w przedsprzedaży. Jednak nie sprzedaż świadczy o jakości tytułu, ale w tym przypadku wszystko wskazuje na to, że właściciele 3DS-ów dostaną najlepsze kieszonkowe potwory, jakie do tej pory pojawiły się na wszystkich konsolach Nintendo. Czy tak będzie w rzeczywistości, przekonamy się już 23 listopada, kiedy obie wersje trafią na rynek. Długo wyczekiwane Final Fantasy XV 29 listopada wreszcie trafi na PlayStation 4 i Xbox One. Za sprawą tej właśnie części legendarna seria japońskich RPGów ma odrodzić się niczym Feniks z popiołów i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak właśnie może być. Przepiękna grafika, zręcznościowy i zdecydowanie szybszy system walki i czwórka bohaterów przemierzająca świat w swoim futurystycznym samochodzie. Podejście zupełnie odmienne od poprzednich części, jednak fani rozpoznają tutaj wiele znanych motywów, więc nie będą czuli się oszukani, że ich ukochanej serii ukręcono łeb i pod znanym szyldem próbuje się im wcisnąć coś zupełnie innego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Telltale, w listopadzie ma pojawić się pierwszy epizod trzeciego sezonu The Walking Dead. Gracze będą znowu mieli okazję przyjrzeć się losom Klementynki, która tym razem jest już dorosłą osobą i do tego w pełni przygotowaną do egzystowania w świecie opanowanym przez zombie. Nie podano jeszcze dokładnej daty premiery pierwszego odcinka, jednak jeżeli Telltale pozostanie słowne, to w listopadzie podejmiemy pierwsze brzemienne w skutkach decyzje, które mogą rzutować na być albo nie być naszej ulubionej protagonistki. Gra trafi na PlayStation 4, Xbox One i PC. That one was marked too. We must be getting close. I to już wszystkie tytuły, jakie przygotowaliśmy dla Was w tym miesiącu. Listopad jak zwykle okazał się bardzo bogaty w duże premiery, a to jeszcze nie koniec roku, więc przygotujcie się odpowiednio na nadejście kolejnego miesiąca. Dodatkowe środki w budżecie przeznaczone na nowe gry bardzo się Wam przydadzą. W tym miejscu ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do usłyszenia za miesiąc w kolejnych premierach miesiąca portalu game.pl.